Chciałabym zostać, jak będę duża, prezydentką Polski. Zosiu, możesz być kim tylko chcesz. Wiesz, przed jakim stoimy budynkiem? Tak, to budynek Sejmu. Powiem ci, że kiedyś dawno temu nie wszystkie mogłyśmy się uczyć, pracować, zajmować ważne stanowiska. Z Warszawy wrócił Józef Piłsudski, chciał wprowadzić wiele reform. Wielką nadzieję na zmianę swojego życia miały właśnie kobiety. O takie same prawa dla kobiet, co mieli mężczyźni, zabiegały Aleksandra Szczerwińska, żona Józefa Piłsudskiego, i Maria Skłodowska-Curie. Organizatorki warszawskiego zjazdu kobiet udały się do Józefa Piłsudskiego. Wręczyły mu deklarację z wezwaniem do przyznania Polkom równouprawnienia politycznego. 28 listopada Piłsudski złożył swój podpis pod dekretem przyznającym prawo wyborcze każdemu obywatelowi. Czy ten dekret dotyczył tylko praw dla kobiet? Ależ nie. Wprowadzał również 8-godzinny dzień pracy.